Cześć, witamy w Cruise Control, czyli podcaście motoryzacyjnym z przymrużeniem oka. Bartosz Budnik. Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj tego oka tak wcale przymrużać nie będziemy. To zależy. To zależy. Ile to wypije. E, czego? No właśnie, to jest pytanie. Nie ma tematów, przy których można zmrużyć oko e, w kwestii uśmiechu. Można natomiast zmrużyć oko w kwestii nudy i w kwestii... Co jest? Nie no jest. No jak? Ostatnia historia. No to jest, to jest wiesz, to jest dla mnie po prostu absurdalny głupek. No to jest taki o debil z większej Przepraszam, no? bez obrazu, ale naprawdę o panu, który nie jest do końca rozgarnięty porozmawiamy sobie na sam koniec, a rozpoczniemy ten podcast od nowej Honda Civic, która wreszcie miała oficjalną premierę w Stanach Zjednoczonych, o wersji GTX, czyli takim GTI elektrycznym. Wchodzimy w nowy, nową, nową fazę w Volkswagenie. Volkswagena ID4, o usportowionej odmianie Hyundai Kona, który może Was zaskoczyć, nas trochę zaskoczył, a Hyundai Kona N o przepięknym, cudownym Astonie Martinie V12 Speedster w wersji DBR1, DBR1, o wnętrzu i nie tylko wnętrzu, o oficjalnych szkicach nowej Skody Fabii, która zmierza do nas bardzo wielkimi krokami i to jest ważna informacja i potem pogadamy sobie jeszcze przed nierozsądnym panem o czymś, co wydaje mi się trochę... Rozmawialiśmy już tak, o tym. Tak, niechcący zapowiedzieliśmy jakiś czas temu. Tak, to tak powoli, jak w prawie, jak w, w podcastach F1, tak się zaczyna robić. Nie, jak coś o czymś mówimy, potem nagle się okazuje, że faktycznie to się dzieje. Istnieje szansa, że nasz ustawodawca przygotuje... Jest taka szansa, że premier nas ogląda. zmiany, zmiany <laughs> cen ubezpieczeń w odniesieniu, na przykład, do naszej historii mandatowej. Ładnie dobrze tak. powiedziałem. Wiem, no, że chyba to się Tak, tak mi się wydaje. Drodzy Państwo, ja jestem e, zażenowany. Troszkę. tak Tylko troszkę. O czym Ty mówisz teraz? Mówię o Hondzie Civic. Jakby widzieliśmy już te zdjęcia, pokazywaliśmy Wam te zdjęcia. E, teraz pokażę Wam tych zdjęć więcej, bo mamy oficjalną premierę nowej Hondy Civic 11 generacji, ale z tego co zrozumiałem na razie, tylko w sedanie. W sedanie, który mocno spuchł, ponieważ to auto na rynki europejskie. Na rynkach europejskich, będzie największym sedanem Hondy, na przykład u nas, bo u nas już akorda w ogóle nie ma. Tak. Bolewam e, Ja na bardzo tym. przepraszam. Ja, może się ktoś ze mną nie zgodzi, może większość ludzi uzna, że to jest moje zdanie, jest głupie, e, ale Dobra. mam przynajmniej swoje zdanie. E, ten samochód ździadział. Co to znaczy? Honda Civic zawsze kojarzyła się raczej z osobami młodszymi. Miała, była, jak patrzyłem na Honda Civic, to Honda Civic była dla mnie, to już to mówiłem w podcaście też, była dla mnie czymś takim bardziej, powiedzmy, sportowionym trochę. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, szczególnie oczywiście w wersjach Type R i tak dalej, ale to, to już pomijając, to był taki hatchback głównie, sedanów u nas to generalnie raczej się nie ogląda, Civiców jest naprawdę tego niewiele. Nie, nie, jak sobie myślę, to pamiętam jednego srebrnego sedana, którego widywałem. Ile widziałeś ostatnio Civiców w sedanie? Zdecydowanie mniej niż hatchbacku. No zdecydowanie mniej, to tak jest myślę w 90 I do 10. I nawet te nie? hatchbacki lepiej wyglądały. Takie tak, Wyglądają i no one, one nie były sprzedaży. takie, patrzyłeś na to i sobie, no fajny hatchback. Ty no i patrzysz hatchback. na tego właśnie typer, który w ogóle był malowany, jest taka wersja malowana dwukolorowo. Yy, gdzieś tam dostępna na wie kurde, jakie fajne auto. Patrzyłem na niego w jakichś takich egzotycznych barwach. Albo czerwony, taki fajny, super. Yy, generacje wstecz, to była dziewiątka, też wyglądała fajnie. Mm -hmm. UFO moje, które cały czas jestem fanem UFO, to był taki sobie TyR-R, tym bardziej, że on był tylko chyba drzwiowy, z tego, co pamiętam. Ale potem była yy, ta wcześniejsza wersja siódemka. Zajebisty ten yy, hot hatch, naprawdę fajne auto, No autko. tak, i właśnie dlatego bardziej... To, późniejsze jajko, wcześniejsze jajko, tak zwane, czyli ta piątka, to były takie usportowione. Jak ktoś chciał sobie kupić fajne Hedgebacka, hatchbacka, który będzie długo jeździł, to raczej brał Corollę. Jechałem kiedyś jajkiem w trzydrzwiowej wersji z tyłu. Głowę między kolanami miałem. Nie przesadzaj. To raczej jak ktoś szukał japońskiego hatchbacka takiego rozsądnego, to brał Corollę, tak mi się wydaje kiedyś. A jeżeli chciał czegoś ciekawszego, to mógł szukać ewentualnie Honda Civic, chociaż nie wszystkie Honda Civic takie były, bo te wcześniejsze nie, no, ja generacje miały też takie, wiesz... Oczywiście, że tak. No, tylko mam wrażenie, że to jest takie właśnie... Uno, reverse, to wracamy, wszystko idziemy znowu w tą stronę takiego samochodu spokojnego. No wiesz, jaką opinię ma Honda i jak się mówi o Hondzie, że Hondą raczej jeżdżą ludzie w wieku... Na pewno Hondą Jazz. I to tak. widać na Hondami drogach. Hondami Jazz, Hondami, powiedzmy, nie wiem, no tam CRV i tak dalej. E, no to bardziej się kojarzą z osobami w wieku starszym, emerytalnym. Jazz to... to, to Civiki e, kojarzą się właśnie z młodzieżą. No i w tym momencie ten Civic... Młodzież, która sobie kupuje nowego Civica w Polsce, to... No, nie, nie mówią o nowych, tak? No... Tak, ale zdecydowanie można powiedzieć, że na tle tych wszystkich hatchbacków Civic raczej jest bardziej młodszym autem. No i wiesz, ten Witek, nie? Tak, no i Witek. Więc jak JDM i tak dalej. A tu nagle się okazuje, że ten Civic jest taki zwyczajny. Nie ma w nim niczego nadzwyczajnego. Jest po prostu samochodem. To jest sedan i musicie pamiętać o tym, że ten sedan, malowania, które są tu pokazane w tej wersji czerwonej z czarnymi felgami, wygląda poprawnie, naprawdę elegancko, ale w tej wersji niebieskiej z takimi tam pięcio chyba szprychowymi z tego, co widzę felgami, już wygląda trochę ciekawiej. Różne malowania, różne zestawy felg mogą mu nadać inny charakter, ale tak jak mówisz ciągle, to będzie po prostu sedan, sedan, który urósł. Ja na to patrzę takim trochę pozytywnym okiem. Bez żadnych takich agresywnych linii, jest taki Zwykły, poprawny taki. Wiesz, odpalasz GTA, patrzysz, jedzie sedan. Trosz, to jest ten Civic. Troszkę tak jest, nie? To nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego. Jest, ma ale takiego... jest takim Generic Sedanem, taki nie mam polskiego odpowiednika. no. Po prostu sedan, jak każesz komuś narysować Sedan, to on rysuje to. To jest Sedan, proszę. No, zgadza się? To jest Sedan, rewelacja. No to słuchaj, Trója, siadaj. zgadzam się z tym, że faktycznie tak jest z zewnątrz, ale mimo tego, że to auto bazuje gdzieś tam na w ogóle platformie obecnej generacji, czyli dziesiątej generacji, to urosło, tak jak powiedziałeś, 467 metra długości, 273 cm rozstawu osi. i Jeszcze jakieś, nie wiem, 10-15 lat temu spokojnie by to mogło podpadać gdzieś tam po auto segmentu D, czyli czymś, czy był akord wcześniej, tak. ale w tym nie ma nic dziwnego i też przez to, że tego akorda nie ma, na przykład w Europie, przynajmniej u nas, to też może dlatego ten Civic musiał trochę urosnąć, żeby stać się bardziej uniwersalnym autem. No tak, o tym właśnie mówiłem, tak, że to takie właśnie jest auto, chodzi o to, żeby to było między segmentem C tak mi się wydaje. No Taki jest chyba zamysł tego wszystkiego. Faktycznie, urósł, no to chyba dobrze i taka jest tendencja i wszystko rośnie. Wszystkie auta rosną, są coraz większe, więc nic dziwnego, że Civic się idzie w tą stronę. Problematyczne są silniki, bo na ten moment poznaliśmy tylko silniki amerykańskie i tam jest 2.0 wolnossące 160 nie koni. Nie będzie tego u nas. Nie raczej. będzie raczej tego u nas, myślę, że normy emisji w ogóle na to nie zezwolą. E, I drugie to jest właśnie <coughs> doładowane 1.5 182 konie. Ten silnik chyba był teraz. I raczej, I raczej spodziewam się tego, że ten silnik zobaczymy, tego pierwszego raczej nie, może to 1.5 będzie miał po prostu kilka wersji. Z tym jak skrzynie rozwiążą, bo skrzynia automatyczna w poprzedniej generacji, która jest ciągle sprzedawana, nie ma zbyt dobrych opinii, jeżeli chodzi właśnie o emocje i tak dalej. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że to jest skrzynia CVT, ale mogę się mylić. Nie jechałem tym Civiciem. Ale wiem, że słyszałem o osobach, które chciały sobie kupić to auto i specjalnie wybrały manual, mimo tego, że ten automat był gdzieś tam na oku. Z uwagi na to, że z manualem to auto jest fajne i takie może być usportowione, a z tym automatem jest, jest takie sobie. To z zewnątrz zgadzam się z tobą, ale w środku ja powiem tobie, że to jest honda, która mi się podoba. Tak. Jest bardzo, bardzo ładna o środek. Uważam, że tutaj to jest krok do przodu, bo ten, ten środek wygląda inaczej. E, znaczy, inaczej. Kierownica wygląda cały czas tak samo. To w Hondzie się nie zmienia od fajna lat. Fajna jest, jest świetna. Tak. Ja bardzo lubię tą kierownicę. Ja jestem, jestem, jeżeli o to chodzi, to uważam, że Hondy kierownice są świetne. Bardzo mi się podobają, e, są wygodne, dobrze się tym operuje. Też przyciski są w mądry sposób rozwiązane. Rolki są poniżej. Tak, naprawdę fajne kierownica. Tutaj naprawdę żadnego e, żadnych, żadnych, powiem, żadnych pretensji. E, jeżeli chodzi o nawiewy rewelacyjnie, bardzo mi się to podoba. Taka siatka na Świetnie całości. Świetnie to wygląda, naprawdę, bardzo mi się to Troszkę podoba. Troszkę mi to przypomina coś, co audio od jakiegoś czasu próbuje robić, że ma po prostu te, te dysze nawiewów na całej szerokości. Ja tobie powiem, że w porównaniu z obecną generacją Civica, kompletnie inne wnętrze. Tak. Teraz mamy jakąś taką, wiesz, klasyczną deskę z ekranem wkomponowanym trochę niżej w konsolę środkową, a tutaj nie, tutaj normalna taka współczesna deska z tym taką budką suflera, która wystaje. Ta budka suflera może być w dwóch rozmiarach swoją drogą. W zależności od tego, jaką wersję wyposażenia wybierzemy, Będziecie akurat. Chcemy pojechać do samotnego domu. Jest, jest taki. Jest, jest taki, taki samotny, samotny dom. 7 cali albo 9 cali. Są też te zegary, które są przed oczami kierowcy, czyli ten centralny obświetlacz ponad 10 cali. Lekko zwiędła róża. I to... E, tak, 10,2 cala, jeżeli chodzi o tą budkę suflera, jak to pięknie nazwałeś, 7 albo 9 cali, zależnie od wersji wyposażeniowej. E, to znamy, stoi z Mercedesów, takie rozwiązanie to... Tak. E, coś dla ciebie? Analogowe e, przyciski. Tak, ale e, bardzo ładne. Zdjęcie klimatyzacją, bardzo ładne. Bardzo naprawdę. ładne, jak na Hondę, bardzo ładne. E, Naprawdę. gotowarka indukcyjna z tego, co tu widzę. E... Ciężko by było tego nie proponować w opcji teraz, nie? No, tak, to to, tak, teraz to już jest e... bardzo standard. Nie? Bardzo mi się ciągle podoba. Zwykły, tak powiem. Drążek zmiany biegów. Tutaj mamy akurat wersję z automatem zaprezentowaną. Klamki dalej Być może podoba. z uwagi na to, że Amerykanie lubią takie rozwiązania i średnio sobie radzą z jakimiś takimi nowocześniejszymi rzeczami. Troszkę oldschoolowo wygląda przy tym wnętrzu. Tak, po jest prostu kilka jest kilka, rzeczy, hmm. jest kilka rzeczy. Wiesz, no ja, jak dobrze wiesz, ja mam w rodzinie Honda CRV. Jak tak. patrzę na ten samochód, no to cup holdery są cały czas takie same. Tu Bardzo lubię takie cup holdery. Co się nic nie zmieniło. E, sterowanie, sterowanie lusterkami, sterowanie e, szybami, to wszystko wygląda identycznie jak, jak, jak w tym cr Ale Wygląda tak trochę typowo kieru jak w kier 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 Tak, no, kierownica jest cały mm. czas taka sama, pod tym względem, tylko, że to jest właśnie fajne, dobrych rzeczy nie ruszają, zostawiają je cały czas tak samo, te holder'y są świetne. Ja złego słowa na nie nie powiem. Wygląda, te regulacje nawiewów wyglądają trochę jak takie oldschoolowe, manualne regulowanie lusterek. Takie, świetne są, Takie Naprawdę. czułki. Bardzo mi się to stojące podoba. Stojące suczki takie, którymi tak jak Się operuje. Dziwne. Jak wentyl od tak. Rewelacyjnie to wygląda i ja jestem fanem tego rozwiązania. Bardzo, bardzo fajne, schludne. Pytanie, jak to będzie wyglądało na żywo, bo na zdjęciu to na pewno wygląda super. E, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda na żywo pod względem. To chodzi... Tak, bo może, chodzi, chodzi mi o to, czy tutaj nie będzie przypadkiem tego efektu, że na zdjęciu to wygląda super, a jak na to spojrzy, to się nagle okaże na nawiewy tak hamsko widać za tego, że wiesz, tutaj tak, idzie. Tak, jak słońce zaświeci, to tak, widać tak, gdzie, tak, gdzie jest, jest nawiew. i tak mówi. Yes. Niestety, czasami tego się nie da uniknąć. Jestem bardzo ciekaw jakie Wy macie zdanie o tym aucie, bo to auto najprawdopodobniej w takiej formie trafi do Europy, ale wydaje mi się, że u nas na Starym Kontynencie, zwłaszcza na zachód, na zachód od Gór Ural, popularniejszą wersją będzie raczej hatchback. Na pewno. Zazwyczaj tak to u nas wygląda. W Stanach raczej bardziej popularne są sedany. Hybryda, tak. Że I jakaś hybryda. hybrydka na pewno u nas też pali. pod uwagę to, co oni teraz robią przecież z jazzem i tak. z tym ostatnim tak. HRV. Dobrze mówię tak? ten tak. silnik, właśnie to 1.5. Pewnie będzie taka, taka opcja, żeby faktycznie to działało i to 1.5 było, było bardziej generatorem niż, niż głównym napędem. To jest taki samochód, jak tak na niego patrzę, który wygląda jak chciałbyś sobie kupić auto, którym będziesz jeździł po prostu przez 10 lat. Jako środek transportu. Myślę, że taka Honda Civic będzie dobrym autem do tego właśnie. Mhm. Nie oczekuj bardzo wiele, ale dostaniesz tyle, ile jest tobie potrzebne i przy okazji to będzie miłe i fajnego. Hondy. Czemu nie? Widzieliście kiedykolwiek przedstawiciela handlowego w Hondzie jakiejś flotowej? Honda teraz to głównie, no, w większości floty jeżdżą jednak Toyota i Skody, ja wiem. Skody to wiadomo dlaczego. No, a Toyoty też, wiesz. To Toyota, no, głównie dlatego, że też są niezawodne i tutaj to, to jakby się niesie, chociaż kolega ma i Niezbyt niezadowolone. Przechodzimy dalej. To jest auto, które jest już absurdalnie nowoczesne, no bo to jednak mówimy o zupełnie innej linii, zupełnie nowej linii Volkswagenów. Volkswagenów z rodziny ID. Tak, ID ID4 niedawno zadebiutowało no, naprawdę niedawno. I teraz doczekaliśmy się już wersji ID 4GTX. Fajnie to brzmi. I od razu uprzedzimy was. To jest tak, jak kiedyś mieliśmy golfa GTI i potem się zrodziła z tego. Cała rodzinka GTI. Przecież było Polo GTI, był Up GTI. Następnie pojawiały się wersje GTD, czyli dla tych w czasach świetności waszego diesla Volkswagen. Dla tych, którzy chcieli mieć tę najmocniejszą wersję na przykład dwulitrowego turbodiesla 184 koni, która trafiała, w która trafiała do Passatów normalnie. W Golfie to wtedy to się nazywało GTD. Kosztowało trochę więcej, ale już miało takie dodatki właśnie sportowe, że to jest takie GTI, ale z dieslem to była taka wersja Potem była wersja GTA, a teraz mamy wersję Z racji tego, że jest nowa rodzina, nowe logo Volkswagen, Volkswagen w ogóle już zapomniał o tych Dizdach i o tym, że cały, cały rynek motoryzacyjny ja Swoimi, swoimi, rzecz, swoimi kombinacjami dalej. Więc teraz mamy linię ID ID4 w wersji Sport To jest GTX To jest GTX 300 koni, napęd na 4 koła Dokładany silnik Z tego Przodum. co zrozumiałem z przodu Szczerze ci powiem tak Przejdźmy. Nie, nie, nie. nie. Takie... Najpierw zacznijmy od, od, od zewnątrz. jakby Ten samochód mnie nie porywa też niczym. W sensie... Ale, przepraszam, nie możesz powiedzieć, że to auto jest brzydkie. Nie, absolutnie. on jest proporcjonalne. Tak, ale nie porywa niczym. Nie, ale on jest, bo wydaje mi się, że to jest taki samochód. Diamenciki z przodu. Tak, to jest ten właśnie element, który ma tutaj być w gtx -ie. To jest auto, które jest z zewnątrz, wydaje mi się, absolutnie do wszystkiego. Tak. Na co dzień z psem, z rodziną, z kimś. To jest taki po prostu dziwny crossover. Wygląda bardzo ładnie. Moim zdaniem. Jest to, jest to, jest to niewątpliwie crossover. Jest w dzisiejszym podcastie jeden crossover, który bardziej mi się podoba zdecydowanie. Ehm, z ciekawych rzeczy tak, mamy te diamenty, mamy te diamenty z przodu. To są, to są e, światło Usportowione Usporione dodatki już było w GTA, Felgi 20 lub 21 cali. Jest też kontrastowy dach, czyli w tak innym ciem, kolorze niż tak, cała, cała, cała nadwozie. I ten kolor przypomina mi Golfa GT i to jest ta czerwień. tak popularna. Się zaczynają się robić dwutonowe kolory, tak teraz zauważyłem. Fabia w drugiej generacji to już miała. O, no, to było coś. Mini to miało chyba eee, jako takie mini to, mini to miało chyba takie, to, 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 to był taki prekursor, jeżeli no, pod tym patrzymy. No, nie kojarzę starszego auta, który by tak, chyba. Ford, Ford 20 albo 21-calowe Felgi. Generalnie chodzi o to, że to jest ID, no, że ma 300 koni, ma napęd na 4 koła, ma dwa silniki i w ogóle i w ogóle i w ogóle. I do tego. ma do setki ma. Tak, i to jest najważniejsze dla nas, jeżeli tak to ma być sz... GTX. No i to tak szczerze nie porywa, nie? No biorąc pod uwagę to, że Volkswagen robi sportową wersję, która ciągle jest wciągana nosem przez najsłabszą wersję Tesli, model 3 na przykład. Tak. To takie to GTX, ale rozumiem, że Volkswagen. Mówiliśmy chyba o tym kilka podcastów temu. Volkswagen pokazuje nam jasno, że my już powinniśmy dojrzeć z tego, że samochód elektryczny ma jechać ultra szybko. On po prostu ma być normalny. Tak, tylko że jeżeli robisz usportowioną wersję, no to jednak wymagałbym czegoś więcej. Troszkę więcej Wydaje mi się, że to jest odpowiednik czegoś typu Airline, czyli taka, że fajniej wygląda i szybciej będzie jeździło, ale no to, no to nie jest. No tego tak, czemu nazywają to GTX? Chociaż no nie no, w sumie teraz RK jest bardziej tą sportową, może będzie ID4R. Kto to wie, może jeszcze w tą stronę też pójdziemy. W każdym razie akumulator 77 kWh i ma to być 480 km, więc więcej niż ID4 Pro. Ładowanie bez żadnych zmian, 125 kW i nawet 300 km zasięgu. Mniej niż ID4. Pro. 30 minut. Mniej niż ID4, Pro. ID4 Pro ma większy zasięg, ma 500 plus tego. 35. Aha, faktycznie, tak, 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 przepraszam, to mój błąd. Więc tak naprawdę kupujemy sobie po prostu odzwyczajny ID4. Dobra, który to ma... Teraz słonie z pokoju, ja muszę się na ze do słonia w pokoju. Eee, teraz widzicie przed sobą środek tego samochodu. Pedały z play i z post. Co nie, to nie mów podobno. takich słów. Monetyzacja, usuwanie kanałów. Nie Play tak. i pause Nie. Pauza. E... Wygląda to wnętrze Nie no, błagam jak BMW serii 7. Błagam fatalnie wygląda to wnętrze. Co ty gadasz mi się? Przecież ten podoba. niebieski jest no, fajny jest. Pasuje jak świni kamizelka No co z tego? No jest do niczego. Czerwony samochód z czerwonymi wstawkami, czerwone przeszycia, czerwone elementy na kierownicy. Może będzie można wybrać kolor. Piśnijmy niebieskie. Ale może będzie, wiesz, no czerwony na przykład. No to dlaczego pokazujesz w, w te, na całą pokazać. No, z, całą gamę. Świetny pomysł. No i pokazujesz niebieski połączony z czerwonym. Mokry sen o policji miałem, no. ale się nie spełnił. Powiedziałbym, że to jest taki, <laughs> wiesz, stryczek w nos BMW, ale niestety no nie. jest taką mocą... No. Nie, nie zachwyca mnie ten samochód w żaden sposób. Ale uważam, że jest bardzo ładny. Ja do tego wnętrza nic nie mam, przynajmniej jest taki fan. Nie podoba mi się łączenie tak kolorów. Ale co, nie podoba ci, się, że jest deska niebieska. No nie, deska niebieska, no? Laska nebeska. I ci się nie, podoba? nie podoba mi się niebieska deska. Nie podoba mi się to, że ten niebieski jest też w boczkach. Nie podoba mi się to, że też jest na siedzeniach. Nie podoba mi się łączenie takich kolorów. Dobrze. Uważam, że A to, to wygląda. Czy to jest czerwone na glauto, by ci się podobało? Wygląda to źle. Mam takiego Mercedesa, bardzo cel. K, który stoi u mnie na osiedlu, on w środku ma welurowe siedzenia i czerwoną deskę rozdzielczą. No, szare welurowe Kiedyś siedzenia tak było, i czerwoną deskę rozdzielczą. Przecież ja miałem mojego Mercedesa, był cały niebieski w środku. No, tak. ciemno niebieski, ale cały, wszystko, nawet uszczelki w drzwiach były niebieskie, dywaniki były niebieskie, wykładźmy wokół dywaników były niebieskie, fotele podłokietnik, wszystkie były niebieskie. Twoje fotele też nie były, nie były nagle czerwone, nie? Nie, no, to, to o się... tym właśnie mówię. A tutaj nagle masz czerwony samochód z czerwonymi elementami, z czerwonymi wstawkami i masz niebieską deskę rozdzielczą. No, ja A przepraszam, ale. Mój, mój estetyzm... Faktycznie, widać, że twardy estetyzm. Mój esteta. estetyzm po prostu teraz się Dobrze, przewraca. jeżeli pominiemy ten niebieski akcent, który strasznie Volkswagen rujnuje w ogóle wizerunek tego auta, to ja zwrócę uwagę na kierownicę, która ma napis GTX i ma bardzo subtelny czerwony akcent tutaj od środka, i to mi się podoba. Właśnie, czerwony. Bardzo fajny detal. Czerwony akcent. Widzę, że Volkswagen kłamie, bo pokazuje tutaj maksymalny zasięg 550 km na wyświetlaczu. A według oficjalnych danych jest to chyba 480 km. Tego Podobały się. mi się fotele, ale uważam, że tutaj można byłoby trochę bardziej poszaleć. W kontekście deski. Deska taka żywa, boczki żywe, a fotele po prostu zwykłe z napisem GTX. Szkoda. Jest to niebieskim. Nie, to nie jest niebieski. Ha! To jest szyba. Teraz dopiero widzę. Oszukałem was, przepraszam. Nie, nie chciałem. No. Na fotelach, fotele są szare smutne. Tak, z czerwonym, przepraszam. Szale. To tutaj mi oszukało, myślałem, że to jest niebieski element na fotelach. Fotele nie są szare, fotelach. smutne i nie pasują przepraszam, tego, przepraszam. Moim przepraszam, zdaniem oszukać. nie no, są czerwone przeszycia. Fotele są spokojne. No. Mi się fotele podobają. Ja bym wolał więcej pasków na fotelach. Nie ma niebieskiego na fotelach, jeszcze raz, przepraszam najmocniej. Volkswagen Volkswagenie nie e, bardzo ciekawe, czekamy na więcej wersji. Wie, wiemy już teraz, że wszystkie elektryczne Volkswageny, które będą miały mieć swoje usportowione warianty, będą okraszone trzyliterowym. TX ale, ale. Napisem, ale. bo to nie jest skrót, to jest po prostu napis. napis. Na ale, ale. Jeszcze jedna rzecz przy okazji wyjawienia światu, że będzie taki samochód. Ach, tak. Pokazano również teaser Zapowiedz. Volkswagena ID5. Takie KUPE ma być w ogóle trochę takie. Tak. Crosso -coupé z tego. Suwowawe, crossoverowe KUPE. Czyli nie? znowu robimy dziwne samochody, które są duże, bo musimy gdzieś zmieścić baterię. Eee... Ja sobie uświadomiłem, że nic z tych samochodów nie interesuje zupełnie. <grym> <grym> Cała roślinna ID jest dla mnie tłem. Nie kupię tego samochodu nigdy. Nie wiem. Mam, coś... mam, przepraszam, mam takie wewnętrzne przecież, że to nie wiem, dlaczego mam wydawać 200 tysięcy na Volkswagen, a skoro mogę sobie kupić Tesla, która nie musi mieć napisu GT, coś, tylko po prostu będzie szybka. No właśnie, to, to jest ten problem, który jest Ale niech próbują, powiem. niech próbują, może kiedyś. Po prostu ja jestem taki wyjątkowy, że. Widziałem ID3 na żywo. I tak, na orlenie się na Fortnite gdzieś podobało. Bardzo często widuję to ID3. Bardzo mi się podoba w jasnym kolorze. To nie jest brzydkie auto. A nie, absolutnie, to też nie jest brzydkie auto. To jest bardzo ładny samochód, tylko naprawdę jakiś mam taki problem z tym rynkiem elektrycznym cały czas. Bo się uczymy go dopiero, my się go Czyli dopiero wydaje uczymy. Wydaje mi się, że on dopiero się zaczyna, zaczyna tak naprawdę raczkować. i. Mam takie wrażenie, że te samochody nie rozwijają się wystarczająco szybko, żeby to Czeko. był 2030 rok, w którym sobie pożegnamy się z silnikami spalinowymi. Samochody się rozwijają, to są bardzo rozwinięte. Wydaje mi się, że raczej technologia ich obsługi nie jest wystarczająco rozwinięta. No, no to jedno, ale... Cały czas jestem w pokoju tej branży, czyli baterie. Tak. No i jak jak bardzo nieekologiczna jest ich produkcja, jak bardzo duży problem będzie podczas potencjalnej kolizji, kiedy trzeba będzie wszystko utylizować, baterie się uszkodzą, nie da się tego już naprawić. I jak wielkim problemem jest ciągle to, że te baterie tak naprawdę generują większość tych kosztów. Z tym, wiesz, ja żyję w kraju, w którym każdy samochód da się naprawić i wyklepać. No więc, już tak nie jest. więc, jeżeli baterie się uszkodzą, mm. to się... Pan Stasiu ci wymieni baterię. Ja bym tam chętnie wsadził się, nikt będzie znowu do tego ID. Pan, pan Stasiu wymieni ci baterię, nie będzie najmniejszego może, problemu. Może kiedyś tak będzie, a propos auto, w którym nie trzeba wymieniać baterii i wydaje mi się, że jest bardzo ciekawą propozycją. Coś, co dzisiaj jest elektryzujące i wbrew pozorom nie, to nie jest elektryk. <coughs> Hyundai Kona N. Czyli Hyundai i30 N, więc ta taka hot hatchowa to fajna wersja, ale w nadwoziu Kony, czyli crossovera, który jest zrobiony z tego, to jest blisko. Tam jeszcze był Project C, nie? Tak, ale Czyś to potem. N, tak, potem był zrobiony. Jeszcze głębiej musisz iść w te takie tak. R i tak dalej. E, więc jest to taka wersja crossovera, m, który swoją drogą mi się e, już od jakiegoś czasu podobał. Ona mi się podoba też, jak To jest samochód. dziwna, po prostu. A mm -hmm. jednocześnie bryła sprawia, że dla mnie jest taka odpowiednia. Rowery On To się, się nazywa Ekona, dobrze pamiętam? Być może. Mi się wydaje, że tam jest jakaś Ekona. E... To jest Hyundai idzie w bardzo ciekawym kierunku. Kiedy Hyundai był przez lata, jak widziałem Hyundai na ulicach, to tak trochę budziły we mnie trochę takie na zasadzie. Było kiedyś. No? Taki śmiech mm. był, nie? Tak na zasadzie, aż Hyundai jedzie. Były te Hyundai Getsy, które potem wjeżdżały. Popularne w wjeżdżały, nie? tak. Ostatnio widziałem wersję jakąś taką Hyundai Getsa, takiego podniesionego, jakby. Tak, była taka. Z dokładkami nie... pomarańczowa tak, 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 nawet tak, tak, taka była. Ja wiesz? akurat widziałem smutną, taką niebieską. Hyundai. Zmienił swój wizerunek już jakiś czas temu. Nie, nie, po ciężko pracują, całe samochody naprawdę mm. zdobywają coraz większą część rynku u nas. i Ja staję się fanem. Mi się to naprawdę podoba. Właśnie Pod... zaczął padać deszcz, kiedy zacząłem to mówić. Podrożały też te auta, w sensie już teraz nie jest tak, że Hyundai jest jakąś tęszą alternatywą, tylko to jest auto, które tak, ale często one... kosztuje porównywalne pieniądze tak, tak, do konkurencji. Tak, one nadal nie są horrendalnie drogie. Tak. Możesz się je kupić jeszcze w rozsądnych pieniądzach. Tak. I to nie jest tak, że jak już pójdziesz po Hyundai, to nagle, wiesz, tak na przykład nie wiem, no kija jest dużo droższym samochodem. Nie. Tak. Kija jest w Europie bardziej budżetową wersją Hyundai. Czego świetnym przykładem no właśnie jest właśnie? Ma... Czego świetnym przykładem jest właśnie kona, bo odpowiednik kony w Kii jest po tam parę tysięcy złotych tańszy, i nie jest tak wyrafinowany. Zaraz sobie przypomnę nazwę, bo na końcu języka tę nazwę, z uwagi na to, wiesz no Stonik. Stonik. No. Stonik to jest taka bardziej skundlona stonic... wersja kony, bo nie ma w ogóle opcji napędu na na 4 koła. Z tego, co mi się wydaje ma napad naprzód. Jest trochę bardziej prosta we wnętrzu, ale z drugiej strony, na przykład, Kia ma sobie Stingera, który to nie pasuje no w tym momencie do niczego tak. bardziej Hyundai'a. No, z jednej strony nie, ale z drugiej strony, właśnie dostajesz mm. potem hot hatcha, którym jest <coughs> I30N, który jest uznawany za naprawdę jednego z lepszych hot hatchy na rynku. Jest e... fajny i fajne kolory. I tak. Hyundai stworzył całą tożsamość N od zera, budując ją wokół innego Aha. koloru niż pozostali konkurenci i zrobił to w fajny, brutalistyczny sposób, w sensie będzie miał dużo mocy, e, dużo mocy, będzie dawał frajdę z jazdy. Nie traktujcie go poważnie, bo to jest hot hatch i to jest super. Tak. Moim zdaniem to zagrało. I to samo teraz się dzieje właśnie z Koną N. Kona dostała dokładnie tę samą jednostkę 280 koni, 392 Nm obrotowego z dwulitrowego turbo doładowanego silnika. Mam nadzieję, że ludzie tego nie słyszą nie słyszą tego. Połączonego w ogóle z automatyczną skrzynią DCT 8 -stopniowo. Tak. To Bardzo to fajna informacja. Automat, automat niebieskie łopatki, Masz łopatki. W ogóle niebieskie. Wygląda jak ten, jaki tak. 30N, ten, to, tak, to wnętrze. Tak. Bardzo... Ale zanim do wnętrza, to z zewnątrz. Bardzo ładny samochód. Ładny to moim zdaniem, mi się nie podoba, jeżeli chodzi o ładność. Mi chodzi o to, że on jest bardzo fajny. Po prostu jest fajny. Te trochę dokładki, i jak... to te dołożenie tego wszystkiego. Inaczej, przód, jest, przód mi się podoba bardzo. Z tyłem już mam większy. Mam problem. trochę odwrotnie. Wydaje mi się, że to jest auto, które się spodoba małym dzieciom. Wygląda tak fajnie, ma dużo grill, różne 3-4 grille. Sena, sena światły, światła, światła. światły, Światła, a z tyłu jest super, te wydechy okrągłe. No właśnie taki, z, tyłu oh. mam, z tyłu mam takie wrażenie, że jest trochę przesyt. taki. A mi się wgadny, podoba. Ale podoba mi się ten samochód, naprawdę mi się podoba. Jest fajny, jest naprawdę fajny. Fajne. fajne, to jest takie jest po prostu fajny. Fajne. Fajne. E, środek nie porywa absolutnie, środek jest nudny. Co ty gadasz? Jest nudny, na kierownicy dzieją się cuda, to tak, to się zgadzam, to, tak. to, to znamy dokładnie z daje 30 N. Z... Hedab Peżotowski, taki z szybką. Hedab Peżotowski, tak. Ale jest szaro w środku. Nieprawda. To jest właśnie to, co mówiłeś. Jest szaro i ponuro. Nieprawda, zobacz. Po pierwsze, już widzę w tym momencie, że tutaj te gałki do ustawiania przy radio są już w tym kolorze fiolet. To jest niebieski fiolet taki. Plus cup holdery w środku również mają taki pasek, który jest w tym kolorze N, tak go nazwijmy. No i taka równica, która robi robotę. Fakt, że mogliby się bardziej. One nie są niebieskie, one są podświetlone na niebiesko. Nadal fajne. Fakt, że mogliby się jeszcze bardziej postarać, ale moim zdaniem bez przesady. E, auto mnie bardzo interesuje. Nie mówię, żebym sobie je kupił, to ale to wygląda szare, fajnie. Faktyle, Trochę mi przypomina Nicena Juke, tylko że ona będzie większa od dżuka. Drug też wychodził w takiej wersji nisko, tak, albo porąbanej. Nie, nie, chyba nie wyszedł z tej wersji Nismo? Wyszedł, wyszedł. Tak, tak, wyszedł, tak, tak, tam, tam był jakiś inny żart. 1510 kg wagi, to wcale nie jest tak mało, niestety, moi drodzy. Setka w 5,5 sekundy, prędkość maksymalna 240 i coś, co jest dla mnie zaskoczeniem, napęd na naprzód. Tak. Gdyby tu był napęd na 4 koła, to byłoby jeszcze szybsze i może tak, by było szpanować. Dużo, ale byłby dużo cięższy też. Musisz no i tak pamiętać jest że 1500 kg to nie no, jest naprawdę to, mało. dołóż jeszcze mu napęd na, na 4, no to ważyłby pewnie jest 1800 mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu, szpera, a także liczne tryby jazdy wpływające na funkcjonowanie silnika. Jasne, to jest też programowane z kierownicy, możesz tak, sobie wybrać jaki tak. chcesz. Możesz w ogóle ustawić sobie GPS jakiegoś toru, w sensie masz wbudowane mapy torów takich znanych ze świata. W ogóle jest dodatkowy tryb, który nazywa się N-Green Shift i dostajemy w nim dodatkowe 10 koni mechanicznych. Hmm i lepszą zmianę biegu. Dodatkowe 10 koni i dochodzi do obrony trybu. N-Power Shift y, pozwoli tam na większych większego maksymalnego przyspieszenia. Y, jest też y, przełożenie przy, jakby ustawienie przełożeń, które nazywa się N-Track Sense Shift. Y, shift. I ono, się, ono się świetnie sprawdzi na torach. To nie jest auto na tor. Myślę, że to jest fajne auto, żeby sobie pojechać na mniejszy tor, typu jakiś tor kartingowy, mały tor motocyklowy, żeby sobie szybciej pozakręcać, ale nie sądzę, że akurat. Nie wiem, no zdjęcia mają na, na Nordschleife. E. Tak, ja wiem. Hyundai Kona Nordschleife, bardzo. Ja bym pojechał. Ja z miłą chęcią, naprawdę. Pojechałbym tym samochodem. I 30 na wybrałbyś raczej do tego. Nie, dlaczego? Ja bym pojechał Konom. Poko. Szanuję to, ale wydaje mi się, że to nie jest auto, które jako pierwsze przychodzi mi do głowy, kiedy myślę sobie o hot hatchu czy hot crossoverze. Ale paradoksalnie ale ten to jest rynek nie żyje. na auto, nie ma. To właśnie współtworzy gdzieś tam rynek chyba z jakimś Tirokiem, czy z czymś takim, z innymi. Jest jakiś tam Tirok. Jest tak. taki Volkswagen mocniejszy. To jest noc. bardzo fajne. Um, przyklaskuję. 19, 19 calowe felgi. Tak, przyklaskuję, ale jestem ciekaw na cenę. Tak. Bo jeszcze tego nie znamy. Hamulce są podobne, to jest takie gotowe na tor. W sensie no, są gotowe. gotowe tor. No, przepraszam, to są hamulce, które wytrzymają ci nawet często jakieś tam szybsze oh, hamowania i tak nie, dalej. No faktycznie tak to oni opisali, nie? Myślę, no. że w Golfie GT jest dokładnie to samo. Super, ale jest, układ jest coś, ale jest coś takiego. Mogli tego nie robić. Nie. Ale zrobili, bo to Pokazują samochód na no, rośleifer, pokazują ci wyraźnie, jeżeli chcesz, to możesz. I mo możesz pojechać, pojeździć sobie po to, Moim też możesz z HD 1.6 no, pojechać. No, zajebiście. Spokojnie, pojadę. Tak, tylko nie będę miał na 200, jednym bachu, 280 jeszcze koni, szpery, pewnie, że tak, i się nie pobawię. Tak. 392 tony w ogóle. Jestem coś. ciekaw, kto realnie kupi ten samochód. Ja bym go kupił. Ale mnie jest też. Na tym polega problem. Na razie nie wiem jaka będzie cena, jak myślisz, ile będzie kosztował. Mam, nadzieje, mam nadzieję, że to będzie 140-150 nie więcej, bo potem przy 200 się kłania Kuprateka, która też ma 300 koni, ma na pewno na 4 koła i jest jeszcze większa i żeby bardziej robisz pojemna. Kupra, czy Euro Śmigłę? Czemu? Jest większa. Ma duży bagażnik, naprawdę. E, fajnie wygląda. Tak? Hmm? Bardziej się podoba kupra niż Hyundai. Wydaje mi się, że większym autem, więc wydaje mi się bardziej taka na dłużej. To jest takie fajne, mi się podoba, ale jednocześnie wiesz, że w tym aucie będziesz wyglądał. A motocyklu nie chcesz na dużej kupić. Inter interesująco. Chcę kupić na dużej motocykl. No właśnie nie. Eee, przechodzimy do następnego samochodu w dzisiejszej agendzie. Zanim bardzo się no. zdenerwuję, eee, a to myślę, że nie ostatni raz dzisiaj jeszcze. Eee, Aston Martin V12 Speedster doczekał się swojej kolejnej wersji. Tym razem mówimy tutaj o speedsterze limitowanym bardzo mocno, ma być to DBR1. Słuchaj, e, Stuart e, Louis Evans, Jim Clark, Jack Brabham, Tony Brooks, Carl Shelby i Sterling Mazur, pisałem sobie te nazwiska, e, między innymi oni jeździli oryginalnym e, DBR1, czyli tym DBR1, tym starym Astonem, który to wygrał kiedyś w Le Mans i w ogóle wygrał... 59 i trzykrotnie wygrał 1000 km na Nürburgring. Startował w 18 wyścigach, wygrał 9, więc myślę, że to jest całkiem, całkiem niezły wynik. 50% całkiem nieźle, patrz, maturę by zdała. Daj radę, nie? Już niedługo matury dla wszystkich maturzyców, jak ktoś z was ma maturę przed sobą, powodzenia. Ja. Słuchaj, no wersja generalnie nawiązuje Wydaje bardzo mocno... Matura to bzdura. Bardzo mocno nawiązuje właśnie do tego Deber 1, czyli generalnie jesteś, jest absolutny, to nawet nie jest nawet nie jest cabrio, no to, tak? to, to teraz mm, Ferrari Monza, McLaren Elva, tego trochę wyszło, pokazywały się te samochody, e, są te auta, no to to jest samochód, który no, ma być autem, które się w czasie. Tak? Felgi, które przypominają mi trochę to, co ma Mercedes u siebie, taki wzór akurat całkiem Jeszcze przypadkiem. Jeszcze na jedną śrubę. Tak, no taka imitacja tego, że jak zjedziecie sobie gdzieś tam do wulkanizatora, brrr, to on powie o sekundę, brrr, brrr. a wcale nie tak, panie. Natomiast tym razie do wulkanizatora nie pojedziecie, po pierwsze dlatego, że będzie absurdalnie drogi, po drugie 88 łącznie egzemplarzy e, V12 Speedstera, a odnośnie tego, co jest pod maską, jest tam silnik V12, ku no, zaskoczeniu no, wszystkich, dwie turbiny, 5, 2 litra pojemności, znamy ten silnik ze stonów. 700 koni, 752 N, 3,5 do setki, Vmax, 300 na godzinę i to wszystko bez grama dachu i szyb. Rewelacja. W okularach. Ja mam to, jeżeli, jeżeli chcesz być Motosykla. taki true, chcesz być właśnie jak Sterling Moss, jak Jim Clark, to musisz mieć otwarty kask. Taki orzeszek. gogle Carrera takie założone, rozumiesz? Taką tylko, wiesz, maskę tutaj. i Wysiadasz mm. potem taki cały brudny w oleju. Jak ściągasz okulary, to masz, tu jesteś biała, a tu jesteś gdzie czarny. Myślę, że to auto akurat tak nie będzie waliło olejem tobie po twarzy, ale... Myślę, a może coś przed tobą będzie. Myślę, że w pewnych okolicznościach Możesz tak na przykład być ubrudzony od nie wiem. Much. Much przy tej prędkości. A żebyś sobie mógł w ogóle na to pozwolić, to musisz przygotować w Polsce. Jak to auto było zapowiadane, to było mówione, że będzie kosztowało równowartość 3,8 miliona złotych, więc musiałbyś sobie wygrać w lotto i wtedy mógłbyś sobie na to auto pozwolić. Kupiłbyś sobie taki samochód, jakbyś wygrał w lotto? Co ty, zwariowałeś? Kiedyś SLR był w takiej fajnej Ale wersji. Ale wiesz, jakby to to, jak to będzie hmm. rosło na wartości? Właśnie slr SLR, przepraszam, SLR, kiedyś była taka wersja, wydaje mi się, promowana właśnie steeringiem Mosem też bez, bez tego mhm. bardzo fajnie. Nie, nie kupimy sobie tego nawet, jeżeli chodzi o rozwartości, bo... Ja jako, ale jako inwestycji nawet byś tego nie kupił, przejechałbyś się dwa razy, zamknął w garażu, inwestycja, nie. za parę lat byś go sprzedał z trzykrotnym zyskiem. Nie wiem, czy aż z takim zyskiem, wydaje mi się, że jak jakbym szukał inwestycji, to myślę, że mógłbym sobie poszukać czegoś, co już powoli staje się klasykiem i, bę, i będzie diwy. nim za kilka lat. Nie wiem, czy Bugatti Divo, nie, ja nie kupiłbym tego nigdy. Wygląda fajnie, myślę, że mniej z takich samochodów jest w rękach osób, które mam nadzieję będą nimi jeździły, a nie będą wydawały. Na nie pieniądze, żeby je potem zarobić. Wiem, że tak nie jest na tym świecie i pewnie połowa z tego pójdzie na Bliski Wschód. I będzie stało uszyjka. Będzie stało Szejka albo innego bogatego człowieka. Fajnie, natomiast pamiętajcie, moi drodzy, że to jest takie auto, które teraz jest dla nas ciekawostką i tak realnie to jest dosłownie ciekawostka po prostu. E... Chciałbyś zobaczyć takie Lemon? A za 50-100 lat, jeżeli jeszcze będzie robiony konkurs elegans to takie auto będą się tam pojawiały. Czy chciałbyś zobaczyć na Lemon? No, żebyś takie Lemon z takich samochodów. Wracamy do... Chyba Oreka jest tańsza jednak. Nie, nie jest tańsza chyba Oreka. Nie tak? jest tańsza Oreka. Na pewno będzie tańsza. Oh, 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 Możemy wrócić tutaj. na ziemię, ale chciałbym ciągle zatrzymać się przy kolorze zielonym. Skoda Simply Clever? Hmm? Tak, Skoda Simply Clever. Moi drodzy, przygotowuje, szykuje się nam bardzo ważna premiera. Dlaczego ta premiera jest bardzo ważna? Bo Fabia jest samochodem bardzo popularnym u nas. Dziękowców działkowców szczególnie, o tym Bartosz doskonale wie. Nie tylko. E, nie no, tak całkiem serio. Fabia jest samochodem, który no jest mega popularny u nas. Jest hatchback, Rok, który... Rok rocznie stary bierzesz sobie top 10 samochodów sprzedawanych tak. w Polsce, gdzieś tam Fabia zawsze jest. Więc to jest samochód, to jest, generalnie Skody są popularne u nas, bo Skoda jest tańsza niż na przykład Volkswagen, dalej sprawia, że tym samym. Oczywiście w dużym cudzysłowie. E, Dlatego to jest ważny samochód. I nie, jakby nie, chyba nie spodziewamy, nikt się nie spodziewa rewolucji, jeżeli chodzi o Fabię, bo Fabia tak naprawdę tylko przechodzi delikatne metamorfozę, ale dalej w korze jest taka sama. Ja się nie zgodzę z tym, bo uważam, że Fabia pierwszej generacji od Fabii drugiej generacji różni się bardzo, a Fabia trzeciej generacji, czyli ta obecna od Fabii drugiej generacji, różni się bardzo w tym sensie bardzo pozytywnym, moim zdaniem. Raczej nie spodziewamy się rewolucji także z uwagi na to, że generalnie Skoda już pokazuje, jaki ma język stylistyczny mm -hmm. obecnie. a Chociażby przez skalę, która no i ta tutaj Fabia w ogóle trzeciej jest... generacji chyba trochę wyznaczyła ten język, mam takie wrażenie. Poprzednio, bo ta Fabia trzeciej generacji to już ma ładnych parę lat, moi drodzy, ładnych parę lat. Mm -hmm. I on tak ten, tylko że ten język jakby gdzieś tam, powiedzmy, ewoluował, ale cały czas gdzieś no masz zostaje. Ale masz nową oktawie, masz Kodiaka, masz Kamika. Chodiaka, Kamika masz. To wszystko masz. wygląda tak samo. Kodiak sensie... to jeszcze starej parafii jest. Ta, ta linia stylistyczna, przepraszam. Bardzo proszę. I wydaje mi się, że właśnie ta Fabia to będzie taki kamik, skala, tylko w trochę mniejszej wersji i w trochę innym wydaniu. Bo pamiętajcie, że Skoda też inaczej targetuje swoje samochody. Od czasu, kiedy pojawił się na rynku, pojawił się znowu po milionie lat Rapid, który to zapchał tą dziurę między Fabią a um, Oktawią. Teraz mamy skalę, która gdzieś tam mm -hmm. jestem takim. Dziwnym tworem, który w sumie mógłby być takim autem uniwersalnym, bo Octavia rosła, mhm. a Fabia może być za mała czy coś. I skala jest popularna w Polsce, widuje się tego trochę na drogach, ale wydaje mi się, że akurat stylistycznie z zewnątrz, jeżeli chodzi o proporcje, to ta Fabia może być ładniejszym autem, pro, bardziej proporcjonalnym. Pamiętaj, że to co widzisz Ty i to co widzą nasi widzowie są To są szkice. Więc to, mm. jak ktoś to naszkicował, to jest jedno. Jak będzie to wyglądało finalnie, mm. to jest drugie. Dobra. Na szkicu to zawsze będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Faktycznie, jeżeli to miałoby pójść w tą stronę, to ja jestem fanem. Widziałem rendery na podstawie tego, widziałem nawet więcej niż rendery, ale nie mogę Tobie i Wam ich tutaj pokazać z uwagi na prawa autorskie. I wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajne auto. I tym razem chyba to będzie najbliżej stylistycznie poprzedniej generacji jak niż kiedykolwiek, ale mi się podoba, bo moim zdaniem zyska trochę dynamicznej linii. Mm? Patrz te światła, patrz ten wielki grill, dosłownie ha, ogóle... żywcem z Octavii z, zeskali tak, w Ziemi. Chciałbym, chciałbym tylko doprecyzować, bo ja powiedziałem, że jedynka, dwójka, trójka podobne. Chodzi mi bardziej o to, to auto ewoluowało. To było tak, że miałeś takiego jajczanom jej, jedynkę, ona była w ogóle w Ona Sedanie dostępna jeszcze, tak tak, 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 tak. Był taki kiedyś program, Twoja chwila prawdy, pamiętasz to? No. Co całe rodziny Oni startowało. Oni tam dawali sedany? I Fabi dawali. I miałeś do wyboru Fabię chyba hatchback, kombi albo sedan. Jak ja patrzyłem na kogoś, kto tam się nauczył w pięć dni jeździć na monocyklu i żonglować, żeby wygrać lodówki, komputer dla dziecka, wakacje, to każdy prezent zabierał. I, I Fabię w Sedanie, pierwszej generacji to myślałem tak, o Boże, wywal się, nie chcesz tego auta. <laughs> Fabia, w ogóle Sedany segmentu B, pamiętacie to? Nie wiem, czy widujecie czasami, na wschodzie był popularny, za górami Ural, jarisy mhm. drugiej generacji w mhm. Sedanie. W Sopocie stoi jeden od 100 lat, często go tam w, w, przy, w Dolnym Sopocie. To jest rzadko spotykane dwójka, u nas. Dwójka była taką już ewolucją. W sensie, te auto miała. się jakby. wyglądało, jakby się skurczyło. Wiesz, co mi chodzi? Było już było takie wyciosane, bardziej nie wyglądało, już jak dużo jajo. Większą powierzchnię szyb tak. miała dwójka. Dużo fajniej wyglądała już. Kolorowy dach I... mogła mieć. Tak, i trójka przeszła już taką fazę, gdzie faktycznie weszła w ten język stylistyczny Skody nowy i wyglądała dużo, dużo lepiej. Trójka była pierwszą generacją Fabi, która mi się podobała w kombi. Kiedyś pamiętam, tak. jak miałem kombi, wyglądała Mieliśmy fajnie. Miałem okazję się tym przejechać. Fajne auto, naprawdę. To było fajne auto. Dobra, to, to jest jedna z lepszych, w ogóle Skoda przeszła jedną z zdaniem z lepszych i fajniejszych rewolucji na, na, rynku, na rynku motoryzacyjnym i mi się podoba to w jakim kierunku Skoda w ogóle zmierza i to co teraz Skoda robi, wiadomo, że teraz jeszcze jest im bliżej do Volkswagena niż im było i w środku też to widać, w tym, w tym środku, który to został pięknie naszkicowany. To jest, zobaczmy. To, co widzimy na środku na konsoli środkowej, to jest skala. Tak. Tylko z trochę innymi rzeczami. Tak. Zegary, które widzimy, to jest Skoda, seat i, Volkswagen, i trochę Volkswagen. Tak. No seat, no to pełną widać, co tu się dzieje po prawej i po lewej stronie, mówiłem o tej altei. Bardzo mi się podobają te dysze nawiewów. Mm -hmm. Tak. Jakby to zostało tak. Przypomina mi to, to wiele ostatnio. aut. Wiele aut, które miało okrągłe. Jestem ciekaw, jak to będzie. I dwie rzeczy, na które zwróćcie uwagę, które mi trochę nie pasują. I właśnie to będzie wyznaczało. Chyba Fabi jako oryginał budżetowy. Normalny hamulec ręczny i uwaga, normalny drążek zmiany biegów w automatycznej skrzyni. Oni wszędzie teraz robią ten shift by wire, czyli taki tak. mały joystick, tak. i generalnie zmienia to jak chcesz, a tutaj jest wielka knaga taka. Teoretycznie, może to nie jest najwyższa wersja. Może a wiesz dlaczego tak opce? jest? No bo budżetówka dalej. Ale nie, bo wydaje mi się, że większość Fabi idzie z manualem. A, okay. I lepiej jest się targetować na to, że generalnie to wnętrze jest sobie na podmanu, ale tak, jak ktoś tak, chce mieć tak, automat, tak. zostawi mu taką tą To, niż... ma, to ma sens. Jakby, tak że, mi się wydaje. Że, że ale dwuramienna kierownica. Podoba się tobie ona? Tak, bardzo. A mi się fajnie. bardziej te stare podobały kierownice. Tak? Mogłeś tam tak paruchy wepnąć dwa? Tam były takie te wąskie, tak sobie ty mieździsz. A tutaj możesz całe dwie ręce włożyć. Dwuramienna mi się każe z klasą S, Mercedesem. No to super, tak to dobre skojarzenie masz. Na przykład, bardzo mi się podobają uchwyty na drzwiach do zamykania drzwi. Ja wiem, to jest pierdoła. Fajnie wyglądają. Nie widziałem czegoś takiego. Ciekawe, unikatowe. Ale właśnie cała konsola środkowa, my to znamy ze Skody. Oby to było blisko tego, co finalnie zobaczymy, bo naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Nowe logo e... pokazali Fabi. Bardzo Skoda poszła do przodu że To jest fajny samochód. Fabia tak. jest fajnym samochodem. Kiedyś Skody... się z niej śmiali, ale to jest fajny no, samochód. Ciężko się było nie śmiać z pierwszej generacji Fabi. No przepraszam, ale tak po latach bo można to przyznać. To auto było dziwne. Mi się nie podobało osobiście nigdy. Nie wiem, czy są osoby na świecie, którym się podobała. Ten, ten, podobało to auto. Była taka wersja RS pamiętam tej pierwszej fabi, słuchajcie. Tak. Ja... Była z takim dieslem jeden 930 koni, bo tam było taki był demon. No. Ale Skoda, naprawdę. Ja jestem, ja jestem zajarany. Niech ta, nie, jeżeli to będzie wyglądało jakkolwiek blisko tego, co jest na tych szkicach, to rewelacja. Jeżeli Zbaczcie. będę mógł to wstać na taką felgę w ogóle to. No, była ta wersja Monte Carlo teraz w tej w trzeciej generacji bardzo tak. fajna, która potem mój cenowo czerwoną, tą taką? Czerwoną. Tak. Bardzo fajna auto bardzo fajne. Tylko że cenowo poszybowało z roku. Na rok mam wrażenie, że była tak o 50. Tak, i Fabia miała jeszcze jeden taki problem dla ta monte kalkulowałeś fabię, to wychodziło po to. Twoja magana. Właśnie chciałem to powiedzieć. Eee, ja kalkulowałem fabię naprawdę w takim. Tak, to, to, nie więcej. To już 2,5 roku temu było. Ja już mam dwa lata ponad megankę, mój drogi. Okay. Już czas leci. Już. Już no dwa lata. Moje, lata moje dziecko temu. zaraz Od dwa lata. E... Dwa i pół roku temu, tak. I ja konfigurowałem sobie chyba każdą możliwą opcję i faktycznie w takim wyposażeniu, które mnie interesowało, to to wychodziło mi drożej niż to, niż to Mega które kupiłem. Po tak, tam około 80 było. A to już naprawdę e... chyba e... pójść. I z, z ciekawości wziąłem to Monte Carlo. Ja myślałem, że to Monte Carlo jest takim mocno wyposażonym już modelem. Pakiet taki. A to nie, to jest tylko taki pakiet. Tam ale za wszystko trzeba dalej dopłacić. Ale... Podłokietnik. Łuk, pod tylko, że w Skodzie może i wszystko wymaga dopłaty, ale z drugiej też strony te dopłaty często nie są tak absurdalne, jak to mogłoby jest się raz. Wydawać. A dwa, wbrew pozorom, możesz sobie bardzo dobrze skonfigurować samochód pod siebie. Możesz rzucić rzeczy, które potrzebujesz, a których nie potrzebujesz. To, co mnie irytuje u części... Hmm. Eee, to wiesz, no przechodziłem, przechodziłem przez, ten, przez ten okres szukania auta te dwa i pół roku temu. I To, co było dla mnie bardzo irytujące i co mnie irytowało, to są te pakiety. Dostajesz pakiet i dostajesz w tym coś, czego totalnie nie potrzebujesz. Tak, ale ten pakiet jest zrabatowany tak, że masz na przykład podgrzewane fotele, podgrzewaną przednią szybę, podgrzewane też spryskiwaczy i normalnie te rzeczy kosztują osobno 6, a tu masz w pakiecie za 4. To często tak, ale jest jeszcze na przykład rzucałem ci coś, czego nikt nie chce nie na przykład brać. Hmm. Albo coś, co jest montowane u lidera jest tańsze na przykład. Kiedyś w Toyocie tak, tak robili, że podgrzewanie foteli, na przykład w Avensisach, nie wiem czy wszędzie, ale tak widywałem takie, było montowane gdzieś tam w Toyocie u Dilera. Tak. I zdarzają się tak Avensisy, które mają zupełnie inne włączniki podgrzewania foteli w innych miejscach. Dalej tak jest. Inne jakbyś miał takie, jakbyś sobie zamontował włącznik Część rzeczy, część, część rzeczy u Toyota jest montowana u dealera, część całą tak w ogóle robi. Jakby to... Rozumiem Felgi i tego typu rzeczy, dywaniki, no jasne, na gdzie? E, cieszę się na to, że będzie ta Fabia, bo mam takie wrażenie, że trójka trochę długo jest już na rynku i bardzo tak, się opatrzyła. No, tak, tak, mam takie wrażenie. Już nie robi takiego żadnego efektu, że jedzie Fabia. A te, jeżeli wyjadą na drogę? Ja na pewno wyjadą, bo sprzedadzą się u nas na pewno dużej Flota ilości. Flota pójdzie. Tak, no to, to, to jest druga sprawa. Chociaż floty bardziej idą teraz w skalę. Bogatsze, dużo, dużo, bogatsze flotowych, flotowych. dużo flotowych skali Dużo flotowych skanerów. rapid, od tego tak. e, jedno pytanie tylko do skody. Nie wiem, bo nie mamy takich informacji. Bo bogatsi, to jest ciągle bogatsi handlowcy, że Ciągle tylko ci, co mają wyższe prowizje. E, to jest ciągle tylko zapowiedź, te, te szkice, które oglądaliśmy. Jestem bardzo ciekaw, czy tam jeszcze znajdziemy jakiegoś dieselka. Mm. Jestem ciekaw. Oczywiście z drugiej że strony, tak. jeżeli masz mieć ręczny, taki normalny i to ma być ten auto, no tak, to niewykluczone, że to będzie jeszcze, faktycznie tam jeszcze dieselka zobaczymy. To tam może być jakieś, to tam jest 1.2, teraz 1.4, nie wiem co ma teraz składa w ofercie z takich silników, to trzeba by w skali zobaczyć, a propos pojemności silnika. A propos skali, efektu skali. Czy ty wiesz, że obecnie to działa w ten sposób przy ubezpieczeniach, że firma patrzy na moc pojemność, to się różnie Oczywiście, mówi. że tak. Twojego samochodu, na twój wiek, tak. na to, yy, czy masz jakieś kolizje na koncie, albo tak. czy w ostatnim czasie. No i na podstawie tego i twoje auto, jego wartość, wyznacza tobie gdzieś tam składkę OC. Mówimy o OC. Przekonywałem się o tym wielokrotnie, kiedy byłem to kierowcą młodszym kiedy to chciałem sam zarejestrować samochód nawet o pojemności 1-2 litra. Jak zobaczyłem, ile miałbym zapłacić za OC, chwyciłem się za głowę i powiedziałem, tato to proszę. Bywało różnie. Ja mam takie wrażenie, że te ubezpieczenia i tak z roku na rok drożeją, a mimo wszystko ja i tak płacę coraz mniej z uwagi na to, że w tym momencie mam prawo jazdy lat Czy... 13. Bez kolizji jeżdżę, tak? Nie miałem nic, nigdy żadnych takich typu sytuacji. Ale były takie sytuacje, gdzie na przykład, nie wiem, miałem, wiesz, Mazdę wartą, tamte... Nie miałeś nigdy kolizji? Nie. 4... We mnie 36 kiedyś wjechało. To to jest kolizja? W tył. Z katastrofa w ruchu lądowym. Znałem strzał w tył. A najlepsze było to, że kierowca typowy A, czy, Sebastian. Czy I wtedy jeszcze moim palio hatchbackiem. A to jakieś tam uszkodzenia były? Pękni zderza, delikatnie miałem. To prawie było widać, było z z ten tył. Tak, no to, to generalnie to wiesz, nie, nic wielkiego się nie stało, potem się okazało, że miałem problem z otwieraniem i zamykaniem bagażnika. Ale pierwsze, co powiedział Sebastian, bo wtedy to były te czasy, kiedy E36 nie było żadnym youngtimerem czy było fajne, nie było fajne, tylko to jak wszyscy patrzyli na E36, to mieli bekę, wysiadł z tego swojego E36, spojrzał i powiedział, boże, ja te nerki tydzień temu założyłem. To była pierwsza, pierwsza refleksja, nie, nie że wyryżnął we mnie i prawie mnie wepchnął pod jadące samochody na Egelonów. Nie, 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 on tam miał problem z tym, że pękły monerki. Mazda była warta poś, powiedzmy około 4000 zł, złotych, a ubezpieczyciel, który to ubezpieczał poprzedniego właściciela, chciał mi przedłużyć na zasadzie 1600 złotych za OC rocznie. <grym> Jak za auto, powiedziałem, że proszę pana, to jest OC czy AC i to taki ACE na grubo, więc skorzystałem z jakiejś takiej ubezpieczalni dla młodych. Były kiedyś takie tam internetowe i tak dalej. Nie będę reklamował, ale była taka tańsza od noga i tam wychodziło tylko 900 raptem za rok, naprawdę na początku. Ale teraz no, na przykład. Były teraz mam tego Citroena 1,6 Dizelek. Wiesz, no, samochód jest taki, jest w sensie. Raczej... No, ale tyle ty lat jeździsz? To masz 50% zniżki już dawno. To jest no. nawet jeszcze więcej. Nie wiem, mam chyba te wszystkie, które mógłbym mieć. Tak. 13 z prawo jazdy mam. No. I teraz płacę, nie wiem, 500 coś złotych za OC, to jest, uważam. Styl ciągle, Spoko, oferta, nie? Tak, ale to tak 500 zł, wiesz, kiedyś byś płacił dużo mniej za to. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że prawdopodobnie czekają nas zmiany, o których to jakiś czas temu informowaliśmy, a raczej mówiliśmy, że może coś takiego kiedyś się wydarzy. Rzeczpospolita nas czytała, okazuje słuchała się, i teraz. Okazuje się, tak ja ci mówię, że słuchał nas pan premier, posłuchał i powiedział: Mateusz, zrób, Zróbmy to. Zróbmy to. To zrobimy, to jest mądre. I potem Rzeczpospolita się do tego dobrała, na szczęście nikt nas z tym nie połączył. E Chodzi o to, ludzie dostają bardzo dużo mandatów. Większość kierowców, gruba większość, bo według, według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, między 70 a 80% kierowców nie jeździ zgodnie z przepisami w terenie zabudowanym. Na przykład ja. Ja, na przykład ja. Przegraczam regularnie prędkość? O tyle. Tak. Czasami. Tam myślisz, że to jest 60 na 50 cen. No. Tak, no tak, przyznaję się do tego. O, tak. Walczę z tym i ostatnio Na autostradach z... robi to 58%. A ja nie. Ja też nie, bo nie ma sensu. Nie mam silnika na to, nie? Tak, ja też 50%. nie wiem, co się nie da. Ale chciałbym, żeby e... można było to robić legalnie szybciej. Jak ktoś ma ochotę jechać szybko, to nie, na autostradę moim zdaniem 180%. Nie, nie, spoko. Mówię, nie mówię, że mi się nie zdarzało, bo zdarzało, ale, tak, to ale nie 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 jest tam trwałe, tak? Stość, to już widziałeś, ja się e... do tym jestem 2,9% kierujących nielegalny sposób korzysta z telefonu. Tak, korzystam z telefonu na światłach. No, to jest już nielegalne. Mówię. Wiem, przepraszam. E, I 6% nie zapina pasu bezpieczeństwa. To akurat nie ty, a Janusz Korwin-Mikke na przykład. Ja nie mogę, bo mi pika. W e, Mercedesie tak, mogę sobie no. jechać do sklepu. Czy a to wiesz, jak to się nie wiem, jak to się robi? Zapinasz pas. na, na Ja już i, co? I, no, już dajmy spokój, tak. Januszerka, wiesz, o co chodzi. A wiesz, co jest e, w e, nie. Jak na przykład ciebie gdzieś podworzy, wysiadasz, to mi dalej pika. Jak ciebie tak, nie tak, ma i muszę ja? zapinać twój pas. Francja, i w technologii. Rzeczpospolita dowiedziała się, że faktycznie trwają, rząd, rząd pracuje nad nowym taryfikatorem mandatów, mhm. co już od jakiegoś czasu się mhm. o tym mówi. Jasne. A dodatkowo okazuje się, że bardzo możliwe będzie, że jeżeli tych mandatów będziecie dostawali w roku dość dużo i będziecie potencjalnym większym zagrożeniem w ruchu lądowym, będziecie mogli dostawać wyższe stawki OC. Chciałbym to wyjaśnić: to nie jest tak, że za każdy mandat będziecie płacili więcej, to nie będzie podwójne karanie. Przynajmniej jakby z samej wizji. Bo czysto teoretycznie, to jak to przedstawia Rzeczpospolita, ma wyglądać w ten sposób, że po prostu rząd udostępni dane ubezpieczycielom, żeby oni mogli lepiej targetować nas, jeżeli chodzi o stawki. Ja to rozumiem tak i mam nadzieję, że tak będzie, że osoby, które nie mają mandatów, Ty na przykład nie masz żadnego mandatu, lat Będą miały na tym jakąś korzyść. To znaczy, nie będzie tak, że osoby, które mają mandat, to jest jakaś stawka wyjściowa. To nie jest tak, że osoby, które dostają często mandaty, będą miały wyższą stawkę, tylko to jest tak, że osoby, które często mają mandaty, będą miały wyższą stawkę, ale osoby, które nie mają mandatów, będą miały jakieś ulgi z tego powodu. Nawet no tak, no jeżeli, jeżeli wlepią ci, nie wiem, 4-5 mandatów w ciągu roku. I to wszystkie będą można prędkość. O tym, że generalnie? Tak, że raczej powodujesz no, większe ryzyko, więc teoretycznie jesteś w tej grupie. szybciej i tak dalej. No Kolega z pracy na przykład został na 50 złupali o 96. Tyle brakowało. Był blisko. A miał 120, tylko musiał zwolnić, bo ktoś przed nim skręcał w prawo. Tak nie jeżdżę i nie, nie, nie miastowy, że tak. Ale powiem. to tak nie jeżdżę i to serio w mieście na 50, to 96, to to już nie, nie mi się nie podoba. fordońska 70. Wiem. Tak fragment wiem. Z 50, z 50 tam na fordońskiej jeszcze 75? No ja na tam For... jakby nie. Nie, to, to tak to, to nie popieram. To, to, się nie, jest, to nie są prędkości, przy których się przy się Wiesz, to 60 w w na 50 też rujnuje wszystko. Nie wiem czy wiecie, ale jak zaczynacie hamować to samochód, który prawo <laughs> jazdy robi. Samochód, który hamuje, jakby równo jadą samochody, tak? Jeden hamuje przed przejściem dla pieszych, drugi też. Ten, który jedzie 50, jak zahamuje i zatrzyma się przed pieszym, to w tym momencie ten, który miał 60, uderzy tego pieszego z prędkością tam 30 paru na godzinę jeszcze. Bo sama droga, czas reakcji się wydłuża i tak dalej, więc tak nie popieram żadnego, żadnego przekroczenia prędkości. To chyba, że trzeba. Przy wyprzedzaniu, oczywiście. Ale stuwa w mieście nie jest spoko, serio. Ile my się lat znamy? Dużo, nie? Z w mieście nie jest spoko. Dużo się Dobrze, zabawę. ale jeżdżę, się zmieniłem przez wiele Ja wiem, tylko chodzi mi o to, że wiesz. Po to co kupuję? Wiesz, po co mi Ducati? po co mi tyle mocy? Ja... Właśnie po to ci te Ducati. Żeby nie, nie, nie mogę mieć tych mandatów. Lepiej hmm. na dole w komentarzach. Nie, przestań. Mi. przestań, przestań. <coughs> Robisz jakąś sondę. Tutaj. Co byś się Nie, 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 to jest głupi pomysł. Dlaczego? No, BMW czy dukati? E, szanowni nie, nie Państwo. Nie ma kontekstu. Dobrze. BMW S1000RR czy Ducati Panigale? No i kto wybierze, co? No, no nie, nie. A nie widzisz. Się, że no. nie. Pełnego kontekstu nie będę mówił, no. Bo proszę, pewnie sobie nie życzę. Proszę, kontynuuj. E... Ja, no, inaczej, najkrócej hmm. mówiąc, Chodzi tylko o to, jeżeli będziecie kierowcami, którzy dostają dużo mandatów i są, że tak powiem, na drodze nieroztropni, na przykład używają telefonu, nie zapinają pasów i tak dalej, jest większa szansa na to, że po prostu wasze OC będzie wyższe, ponieważ ubezpieczyciel spojrzy sobie w historię i to on zadecyduje tak naprawdę, czy chce wam podnieść to, czy nie. To nie będzie na tej zasadzie, że łamiesz przepisy, z bomby masz 500 zł więcej. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to no, byłoby na trochę, trochę zbyt krzywdzące i mam nadzieję, że to nie stanie się. Podwójne karanie jest nie bez sensu. Nie narzędzia, które. Podwójne karanie jest bez sensu. Poza tym podwójne karanie zostało wyeliminowane w przypadku zabierania prawa jazdy chociażby, tak? bo to też było podwójne karanie. Mandat plus zabranie prawa jazdy, tak? Więc na tym, na tym też polegał hmm. wielki problem tego, tego prawa wtedy i tak dalej. Nie sądzę, żeby to się miało w taki sposób W taki mam sposób być. Mam eee, nadzieję. No i wydaje mi się mimo wszystko że częściowo część ludzi zareaguje na to całkiem dobrze. Mam nadzieję, bo ja to rozumiem tak. Jeżeli jesteście kierowcą, który naprawdę stara się, ja wiem, że często jest tak, że to Kłopoty się same trafiają gdzieś tam na drodze i nawet czasami z waszej winy może być jakaś stuczka, bo, bo coś, jasne, że tak, ale jednak większe ryzyko jest, kiedy macie dużo mandatów, czyli jeździcie szybciej, robicie takie drobne grzeszki kierowców, które mogą mieć konsekwencje finansowe i punktowe, daj Boże, że tylko takie. Nie ja zgaduję, zgaduję, że proszę, jeżeli... zgaduję. Zgaduję, zgaduję. No, że... Zgaduję, że jeżeli to będą jakieś tam mandaty za stówę na przykład dwa w ciągu roku, mam no to mam nadzieję. Umówmy się, no to chyba wtedy nie hmm. będzie powód do tego, żeby I wszyscy ci, którzy tak jak Bartek nie mają żadnych mandatów na koncie albo tak jak ja mają jeden przez kilka ostatnich lat Jeżdżą w miarę wolno, mają samochody, żeby się przemieszczać i naprawdę nie przekraczają tej prędkości nagminnie. Po prostu zyskają na tym, że faktycznie są w tej grupie osób, którzy potencjalnie powodują mniej szkód, więc będziemy my płacili mniej. Mam taką nadzieję. No, zobaczymy. Oczywiście, że to też ma swoje minusy, bo trzeba też o tym powiedzieć i teoretycznie daje ubezpieczycielowi pole manewru do tego, żeby cię skroić. A tak, bez, bezpośrednio. Tak, bezpośrednio czy skroić. powiem. o, tu pan dostał trzy mandaty w ciągu roku. O, jo, ta stawka ale mi wyjebał mi skalę, proszę pana. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Ma pan, o Jezu, tysiąc złotych drożej niż w zeszłym roku, wyobraża Pan to sobie? Oczywiście, że takie sytuacje mogą być. Ja mam nadzieję, A że to będzie... mogliśmy ten podcast jakiemuś rankomatowi albo innemu Mam mówić nadzieję. Mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji. Mam nadzieję, że będzie tak. Jak ja bym chciał, żeby było, że to będzie w jakikolwiek sposób usystematyzowane i nie będzie pola do manewru do tego, żeby ubezpieczyciel faktycznie mógł robić cię w konia. Ale, bo to będzie. Albo to że nie będzie, będzie to tak wykorzystywane. Tak, bo tego tak, też bym nie chciał. Bo tego najbardziej się boję w tym wszystkim. Nie, nie boję się tego, że powiedzmy gdzieś tam, o, twoje dane będą teraz o mandatach, będą udostępniane. Szczerze, w dupie to mam. Nawet jeżeli bym ten mandat dostał, to super, niech sobie to mają. Tylko chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że ja na przykład teraz mówię, zaraz mam 11 lat jazdy bez mandatu, dostanę jeden mandat i nagle powiedzą. Kondyter Panie drogowym. budnik, no nie, no przecież bez żartu. Dostał pan Manda 200 zł. Ojoj, jaka tu zwyżka, o jaka zwyżka idzie. No jeżeli tak będzie, no to w takim wypadku do śmietnika z tym prawem i naprawdę nie, nie, róbmy, nie róbmy takich rzeczy. A propos śmietnika? Wiesz, że śmietniki jeszcze na naszych drogach ciągle. Oczywiście, bus musi latać. Mrosze Państwo, moja to ulubiona nie lata, kategoria moja bus ulubiona, musi się czołgać. Moja ulubiona kategoria powraca bus musi latać. Pamiętajcie o tym. Nieważne w jakim stanie macie busa. Nieważne, czy on ma wszystkie lampy, czy nie ma żadnych. Nieważne, czy ma wszystkie koła, czy ich nie ma. Nieważne, czy działa w nim zawieszenie, on musi lecieć, on musi dostarczać, bo kiedyś się tak jeździło. Czy mogę? Proszę bardzo. Proszę. W poniedziałek, przed południem. 19 kwietnia na ulicy Role w Suchej Beskidzkiej policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Suchej Beskidzkiej pozdrawiamy, pozdrawiamy się. zauważyli samochód dostawczy marki Iveco to było daily takie to było tego typa to było daily A to dobry żart ciężkie życie Zauważyli dobrze Zauważyli samochód dostawczy marki Iveco który poruszał się bez sprawnego przedniego oświetlenia w czasie kontroli policjanci zwrócili też uwagę na sposób przewożenia długich desek, które wystawały poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległości większą niż pół metra i nie były w żaden sposób oznaczone. Dalsza kontrola furgonetki wykazała, że jedyną sprawną żarówką w pojeździe była żarówka przedniego światła mijania. Dobrze, że nie ta w środku. Część kloszy e, oświetlenia IWEKO była uszkodzona, opony zużyte, a zawieszenie niesprawne albo przeciążone. Ja nie stawiam na oba nieodpowiedzialnym kierowcą pojazdu okazał się 64-letni. Mówię to tak specjalnie, wie pan co? W tym wieku i pan mówią, taki nieodpowiedzialny. 64-letni mieszkaniec powiatu suskiego, który tłumaczył swoje zachowanie, że kiedyś tak się jeździło. Suski. Policjanci, bo to nie jest wszystko. Policjanci, sprawdzając pojazd w centralnej ewidencji pojazdów, ustalili, że samochód miał już wcześniej zatrzymany dowód rejestracyjny i jest niedopuszczony do ruchu. Mundurowym nie pozostało nic innego jak ukarać kierowcę za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mandatami karnymi, e, nałożenie zakazu e, jazdy pojazdem Mm, nie. nie. No, mandat, za, za, tak. mandat kary za złamanie zakazu jazdy Ach. pojazdem, mm. nieoznaczenie ładunku w odpowiedni sposób. Również zakazano temu panu dalszej jazdy i zasugerowanie Cieńca. przeładowania mm. przewożonego ładunku oraz przy pomocy lawety przewiezienie dostarczaka w miejsce przeprowadzenia niezbędnych napraw, potrzebnych do uzyskania przeglądu technicznego. I teraz stop, przecinek. Teraz jest stop, nie poczekaj. Teraz są milionerzy. Drodzy państwo, w tym momencie tum, tum. państwo, do, po, pan tum, tum. dostaje mandat. Jest mu wszystko zasugerowane, ma przyjechać laweta i go zabrać. Więc uwaga, co robi pan? A. Dzwoni do swojego kolegi, żeby przyjechał innym samochodem, przeładowują ładunek, po czym zabiera go laweta na stacji kontroli pojazdów. B. B. Pan zostawia samochód B. w tym miejscu i po prostu B, sobie idzie. B, 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 B. C. Pan uznaje, że w sumie to chuj z tym, on jedzie dalej. Czy D? Pan jest sprytnym chuj z tym, poczeka aż policja odjedzie i potem pojedzie dalej. Niesamowity człowiek pojechali, D, drodzy Państwo, De jak pojechali. debil. Pojechali D De jak debil, B jak baran też może być. Wsiada, wsiadał do samochodu, pojechał dalej. Przecież. Do czego? Co się może stać? Poczekaj, już, już, już czytamy dalej. Kierowca nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy, niesamowite. Kiedy tylko odjechali po kontroli, ruszył w dalszą drogę. Nie trwała ona długo, gdyż kilkaset metrów dalej w stryszawie. Patrol ruchu drogowego ponownie zatrzymał kierowcę, któremu zostały wypisane kolejne mandaty karne. Tym razem także nie zastosowali się do wcześniejszych poleceń. Tym razem policjanci dopilnowali, by na miejsce dotarła laweta. Kierowca uzbierał z tych kontroli mandaty na łączną kwotę 2050 zł. Te pięć dyszek to chyba za żarówkę, wiesz? Takich, takich Słuchaj, debili, teraz naprawdę. Ja to oglądam wiem, to, te biorą. zdjęcia i dlaczego tak mówimy? Może inaczej, bez obrazy, ale oglądając te zdjęcia, nie trzeba być policjantem, żeby stwierdzić, że coś jest tutaj chyba nie halo. Moi drodzy. To jest samochód niesprawny i to po prostu widać. Kiedyś gołym się okiem. tak jeździło, o co ci chodzi. Nie, kiedyś się tak. Warte. Z Stachu tak woził do tartaku dechy Takim i było dobrze. Ciapkiem zrobionym z od malucha chyba po polu. Przepraszam, z całym szacunkiem, ale no nie, no tak się nie robi. Człowieku, co ty zrobiłeś? Chciałeś nas wszystkich mi się rozśmieszyć, te... bo nadzieję, nie mi... to się nie rozpędza. Podobają ale... mi się te zacieki z, ru... z, z rudy. Stary. Podoba mi się to pęknięcie, gdzie jest szpachla. Mm. To mi się też bardzo podoba. Podoba mi się to, że ten samochód jest deski. przegnity w każdym miejscu. Zderzak jest, nie dość, że jest opuszczony z przodu w jednej stronie, to on jeszcze jest przesunięty w bok. Maska Lewy się nie domyka. nie ma nawet osłonki. Maska się nie domyka. Z tyłu z te drzwi, to jest cud, że one jeszcze się trzymają na tych zawiasach. Ta ruda tam na tych parkach Ale nad obrysówka się pojawiła tutaj. Niezłe, masz daily. Czekaj, nisko albo wcale. tutaj powiekało? DKG, zainteresujcie się tym panem, naprawdę. To jest, to jest człowiek, który right ma w swoich żyłach po prostu. Niesamowita historia. Brakowało tylko jednego elementu. Tu taśmą poklejone. To jest moje ulubione, te pobite lampy poklejone taśmą. To jest fenomen po prostu, co ci ludzie robią. Ja rozumiem, kiedy na przykład jesteś, tutaj pozdrawiam chyba tę wizję, gdzieś tam na Bałkanach, czy gdzieś tak. i ci się stukła żarówka, stukła się tak. osłonka Słuchaj, i wycinasz z butelki. Ta taśma, i, i przykleja... ta taśma była przyklejana jeszcze jak rządziło SLD prawdopodobnie, tak to wygląda. To Daily chyba nie pamiętasz takich czasów, bo to wbrew pozorom... On postużą... lampę przeniósł z transita. To jest aż taki Ja uj, się, teraz stary ja się śmieję, tam. ale no ta lampa widać, że ona była klejona już wiesz, no myślę, że parę lat temu. Tak? To już jest któraś warstwa taśmy. Tak, to już, ta taśma już odklejała się taśma od taśmy i trzeba było dać trzecią. Drogi dlatego, panie, że szarą tego nie zakleił. Drogi Panie, myślę, że tutaj warto włączyć sobie piosenkę ONA. Kiedy powiem sobie dość? Tak. Mam nadzieję, że to już jest tak. Ja, myślę, że jest, że, ja mam nadzieję, że to już nie jest. nie jest niedługo, tylko to już jest już. Kiedyś tak się jeździło. Proszę pana, jakby Niemcy mówili, kiedyś tak się jeździło, to mogliby różne rzeczy robić pod tym pretekstem na tym kontynencie. Kiedyś tak się jeździło. Kiedyś tak kiedyś się tak zajmowało. No. Nie wiem, o co wam chodzi. Nie idźmy tą drogą. A sami ocencie, czy również uważacie, że kierujący tym pojazdem jest bardzo odważną osobą. Niestety, jest B jak baranem. Niestety nie jest to najprawdopodobniej ktoś, kto bierze pod uwagę dobro innych. Ale na pewno potrafi rozśmieszyć, bo mam nadzieję, że tutaj większa prędkość niż 20-30 na godzinę ja myślę, się że nie była, pojawiała. że ona była niemożliwa do osiągnięcia. Stary, ale tarł podwoziem jak Red Bull, rozumiesz? <grym> się oglądał Formuły 1 i zobacz. Niski tył, jak na Ja się naoglądał Top gira i zamiast płyty betonowej do BMW wkładanej, to on sobie dechy wiwek Kupi od niego to iweko i zrobimy z niego kampera z tych desek. A to się nie, to się nie opłaca. <grym> to się nawet nie opłaca. To jest w ogóle, no te, Tak, tak, to się kiedyś stanie. To jest pomysł, który nas kwitnie. Kupić vana i zrobić z tego serię, jak robimy z tego kampera. Macie nam dać znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani taką serią. Nie jesteście. Pewno nie jesteście. Kto, chciał, się chciał, nie. kto by chciał oglądać, jak robimy kampera z rzeczy z Eliksem. A kto by chciał oglądać coś takiego na drodze, piszcie koniecznie w komentarzach. Pozdrawiamy wszystkich Słuchaj, Suchej Słuchaj tak. Beskicki. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, że jedna wiosna jest kółki nie czyni, jeden nierozsądny człowiek również nie może popsuć opinii. Rym. Ty tak ostatnio chyba się mm. bawisz takiego rapera trochę, Alberto się nasłuchałeś i widzę, że... Czy podoba wam się nowa Honda Civic? Czy jesteście tak samo jak my podekscytowani Hyundai'em Kona N, który to jest główną gwiazdą tego odcinka? Czy również uważacie, że seria GTX od Volkswagena jest interesująca z przymrużeniem oka. Jakie macie zdanie o nadchodzącej premierze Skody Fabii? Jak podobał wam się Aston Martin? I jak podobało wam się Daily tego pana? To wszystko? Wydaje mi się, że to wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Piszcie koniecznie wszystko w komentarzach i tak jak mówiłem, pamiętajcie, że możecie wyrazić te zdanie, czy kampera mamy robić, czy mamy nie robić. Eee, to wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć.